Les paysages sonores. Intuitive singing. Borova. Tom shalak te zalya zale lauka. Nazywam się Dorota Pasalska. Organizuję ten warsztat w Borowej Oleśnickiej w Polsce. Warsztat nazywa się You Can Sing Intuitive Singing Workshop. Trwa tydzień. Przyjechała ekipa międzynarodowa. Przyjechali ludzie z Węgier, przyjechali z Litwy, z Turcji, z Łotwy i z Belgii. Oprócz tego są też Polacy. No i śpiewamy, oczywiście śpiewamy, ale to nie jest taki śpiew, którego się tutaj uczymy. To jest taki śpiew, który z siebie wydobywamy, na który się otwieramy, i zasadnicza różnica, która odróżnia ten warsztat od innych warsztatów, jest taka, że tutaj naprawdę niczego się nie uczymy. Wychodzimy z założenia, tak jak mówi tytuł warsztatu, że każdy może śpiewać. Po prostu możesz, masz to przyrodzone, to jest jak gdyby od zawsze w tobie i wystarczy tylko się otworzyć na to i to wydobyć. Naszych metod jest to, że naprawdę niczego nie oceniamy. W momencie, kiedy zaczynamy wchodzić w ocenianie, wchodzimy w metodę uczenia. Tutaj to się może wydaje takie troszkę przekombinowane, ale to jest ta baza, ten grunt. Te techniki generalnie mówiąc polegają na połączeniu z własnym duchem. Otwarciu kanałów, ponieważ każdy z nas jest jak kanał łączący niebo i ziemię, jest jak taka antena. Większość ludzi
jest na to połączenie zamknięta, nie jest tego połączenia świadoma. W momencie, kiedy się na to połączenie otworzymy, no to następuje to otwarcie. Igen, kékem felhő szélen, angyalok ülnek sorban szépen. Lábukat lóbázva nézik, nézik, ide lenn a földön, hogy mérik. Nézik, nézik. Lábukat lógázva nézik, nézik, ide lenn a földön, hogy mi érik. Mam na imię Tom Czartoryski. Mieszkam w Polsce. Podróżuję po świecie. I jest to taki warsztat, gdzie naprawdę komunikujemy się i kontaktujemy się ze samym sobą. Bardzo często osoby zresztą opowiadają na zajęciach, że śpiewały, ale na pewnym etapie przestały śpiewać, ponieważ ktoś z bliskich im powiedział, że ty nie masz głosu albo ty nie potrafisz śpiewać, więc nie śpiewaj. A uważam, że śpiewać każdy potrafi. Niemniej no, każdy ocenia w nas ten swój własny śpiew i całe te zajęcia mają na celu to, abyśmy po prostu przekształcili pewne poglądy czy myślenie na swój temat, na temat swojego głosu głównie i uwierzyli w to, że ten głos naprawdę jest fajny taki, jaki jest. No to myślę, że jest klucz i z drugą stroną medalu jest to, że zauważyłem, że osoby, które uruchomiły już ten głos i zaczęły faktycznie śpiewać, a jak zaczęły śpiewać, to i zaczęły być bardziej otwarte w życiu, zaczęły również wypowiadać swoje potrzeby, zaczęły wypowiadać swoje uczucia, swoje emocje. Życie zaczęło stawać się prostsze, życie zaczęło stawać się coraz bardziej ciekawe. Nabieramy również jakby tego kontaktu ze sobą, to o czym mówię, bo czuję, że na tym najgłębszym poziomie śpiewając dochodzimy do tego swojego fundamentu właśnie, który prezentujemy później za pomocą głosu w naszym życiu. Nie? Przede wszystkim trzeba być otwartym, trzeba nie bać się po prostu, być odważnym, otwartym i śpiewać, praktykować, śpiewać, śpiewać, jeszcze raz śpiewać. Romans śpiewam, bo śpiewam, bo jestem śpiewakiem. Ona była żebraczką, a on był żebrakiem. Spotkali się nagle na rogu ulicy i nie było uboższej w mieście tajemnicy. I nie było uboższej w mieście tajemnicy. Parę rzeczy jest ważnych. To puszczanie, musimy puścić stare, żeby mogło przyjść nowe. Ten proces otwierania się, o którym tu mówimy, tak naprawdę polega na pozbyciu się kompleksów, na pozbyciu się barier emocjonalnych, barier związanych z tym, że inni mnie oceniają, tak? Jak to będzie wyglądać? Ojej, ja zaśpiewam źle, ojej, ja zafałszuję. Ojej, to nie będzie czyste, ojej, to będzie, nie wiem, grube, chropawe, za cienkie, za grube, tak? Same ojej, ojej. To ojej wynika z tego, że inni nas oceniają. W związku z tym tak naprawdę każdy proces otwierania się jest pewnym procesem na granicy terapii, tak? Ponieważ żeby szybko pozbyć się kompleksów, wchodzimy w ścieżki takie terapeutyczne, stąd na naszym warsztacie jest kilka osób, które zawodowo zajmują się terapiami, ponieważ one w naturalny sposób spotykają się z takimi osobami, które idą tą ścieżką otwierania.